Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Wracamy do Reinette King League of Legends Story. Ja nagrywam to jako kolejny odcinek tego samego dnia, a nawet tej samej minuty. Tak więc tylko zakończyłem i od razu do was wróciłem. Kochani, mieliśmy z tego co pamiętam sprzed dwóch minut iść tutaj na dół. Tylko to jest jeszcze skarb. Pokonaństwo Krakena, wędka, wow. Mamy już chyba wszystkie skarby, prawda? Wszystkie. Przejdziemy się tędy, zrobimy co mamy zrobić i wrócimy do sanktuarium. A nie, my tu mamy iść, dobra. Ale tu jest i tak przejście, więc otworzymy sobie, weźmiemy Iloi, wrócimy tędy i tutaj zrobimy ten sekret, który jest. Raz, dwa i lecimy na Szczecin. O, to będzie mini gra. Tu jest jeszcze. Otwieraj się. Raz. Sorry, Egenton. Oparte. Cyk. Jestem mistrzem Yasuo. Tak szczerze to nie umiem grać tą postacią, a wszyscy, którzy mówią, że ta postać jest łatwa, są po prostu głupi. Ta postać nie jest wcale łatwa. Jest naprawdę bardzo skillowa. I się nie zgodzę z tym, że tylko noby grają Yasuo. Żeby dobrze grać Yasuo, naprawdę trzeba umieć. A nie! Oszuści! Macie. Oszuści. Chcesz mnie zabić? Stań w kolejce. Nie bądź taka pewna, MFK, nie bądź taka pewna. Bo kiedyś to się może zemścić na tobie. Dobra. Pyk w pająka. I krwawienie. One chyba potrafią walić zwykłe ataki, więc lepiej zróbmy to w ten sposób. Tak, one walą zwykłe ataki, więc luz. Jak Braum przypieprzy tą tarczą, to naprawdę. 700. Damy radę bez problemu. Yasuo. Kurwa, nie miałeś go zabijać, typie głupi. Ty głupi typie. Jak tak, to walisz kryty po 900, a tak walisz po 1000. O co ci chodzi, człowieku? Wiem, że wbiłeś poziom, ale bez przesady. Spieprzyłeś mi cały plan. Cały plan misternie w pizdu poszedł. No ty nawet walisz po 1157. No nie, no spoko, ładne bijesz te kryty, no ale... Spartoliłeś to. Spartoliłeś to. MF-ka było pokazać mu kryta prawdziwego, a nie tam. Tylko będzie chwalił. Dobra, i tak. Znów zrobimy to samo, tylko ja słucham. Przysięgam. Jak ty go zabijesz, tak ja cię go zabiję. Źle to dla was wygląda. Dałbym mu tą inspirującą postawę, ale wiem, że to się i tak nie przyda w tej chwili. Dobra, wieczny pająk. Jeszcze ma poizjona. Ma truciznę. Kurde, teraz sobie zadał takie DPS-y, że niech cię... Niech cię pająk kopnie. Kolejne nacięcie na spluwie. Ty bijesz nieco co potrzeba. Mewka, dasz radę na szybko walnąć? Dasz radę. Chociaż nie, nie dasz rady. Szybko. A się popisujesz. A się popisujesz, Yasuo. Szkoda amunicji. Popisówka leci, widać, przed Ari. A nie, nie ma Ari. Haha, nie ma Ari. Dobra, nieważne. Kolejni dostają runy. Dziękujemy. Braumik. Nawet nie musiałem tego czytać. Ja wiedziałem, co tu trzeba zrobić. Co? To jest jakiś boss, rozumiem. Ale zanim to zrobimy... O kurde, chyba trochę przegiąłem. Przegiąłem, prawda? Thor Egenton! Ile tych walk będzie, co? Wiatr nie się całe pięć, o kurde. Przegiąłem. Przegiąłem. Nawet chyba bardzo przegiąłem. Ale w sumie i tak jeszcze będziemy tam te jajka wywalać. Luz, orzeszki.
Ale ty mnie irytujesz, chłopie. Mewka do szadę. Odczep się, gangrenos. No, i masz za swoje, garbaty gnomie. Kto następny? No, jeszcze masz w kolejce czterech. O kurde, jeszcze ci. Wolałem tego nie widzieć. Taunt jeszcze niepotrzebnie, czy nie musimy go zbijać, to nie ma problemu. Znaczy zbijać, musimy go aktywować ponownie. No to daje kuleczkę od Ari. Ari, ty zdrajczyni. No teraz się zacznij popisywać, jak masz 5 walk do wygrania, gamoniu. Kurde, nie wiem. Walnijmy go tym. To musimy teraz tego wiecznego skrzydło brzytwę rozwalić. Żeby kulka nie poleciała tam, gdzie nie potrzeba. O nie. O, ewidentnie musimy mu dopierdzielić. Czemu on wali AOE takie DPS-y? To jest niesprawiedliwe. 875 obrażeń. No jest szansa, nie powiem, że nie ma, bo jest. Podążaj za przepływem. Jest łocz, ty masz darmowe? Masz darmowe. Jest szansa, że go nawet zabijesz. No i fajno. Braum, ty musisz to zrobić. Niestety, ale to musisz zrobić. Dobrze, ładnie. Popisz się masło. Pięknie, dobra, już starczy, już, bo się zmęczysz. Popisz się i się przeziębisz, po co ci to? Kolejne nacięcie na splot. No powiedzmy. O jest, panie, kto to panu tak spierdolił? Oho, to w ten sposób działa. Masło, jest szansa, że go zabijesz. Nie ma szans, ale potrzebny walny krytyk. Gdyby walnął krytyka, to może jest szansa. Nie ma szansy. On, dobra, nie będzie atakował, to luz. Braum, ile ty masz przeładowania? Kurde. Chłopie, ogarnij się. Zacznij strzelać z innych umiejętności. No, teraz krytyk, no overkilla żeś zrobił. Weź, Yasuo. Ty to lama jesteś. Dajcie mi godnego przeciwnika. No, nie mówiłem o was akurat, ale dobra. W gotowości? MFK, standardzik. Yasuo, czy jest szansa, że zbijesz mu trochę HP? Nie ma szansy, prawda? Ale jak polecimy razem, to jest szansa. Walniemy ciebie, żeby Yasuo miał lepiej walić tego demonia. I masło, walisz. Walisz, ile wlezie. Pięknie. I się pozbyliśmy dwójki. Nic tu już dalej nie musimy robić. Atakujemy zupełnie. Braum wali tyle, ile Yasuo. Tak naprawdę to nie, ale muszę pochwalić Braum. Kurde, mewka. I po tobie. Jak ty mnie imponujesz, wąski. Ty mi już nie imponujesz, tyle HP zostawiasz. No ale dobra, zabiło go Ignite i krwawienie. Ale was tu się wzięło. Więcej was matka nie miała? Chyba nie. Dobra, leci na Brauma, to luz. Braum też mam tu tarczkę, w ogóle ma w dupie. Twoja śmierć będzie niehonorowa. Ty się, Yasuo, nie mądrzyj. To raz. Bo tobie zawsze to źle wychodzi potem. Ty się mądrzysz, mówisz, że jesteś super hiper, a potem walisz taką lamę. Krytyk. No niestety.
Ale luz, luz bluz. 36 przeładowania. Dobra, spróbujemy tym. Dobra. Krytyki to ty masz ładne. Tak to się robi. Krytyki to ty masz ładne. Ubramowi zaraz się tarczka skończy. 736. No jest szansa, że go zabijesz jakimś krytem. Niestety on sobie zaatakuje. No dobra, trudno. Zbyt łatwo. Na szczęście nie zaatakował. Tylko widzisz, Bram, ty masz na ultach takie skryty. Ona ma na swoich sperach. I ostatnia walka, ostatnia partia pająków. Standardowo. Bez szału i rewelacji. W to samo, macie wolne te ruchy. Bram, ty jeszcze nie musisz tauntować, ale możesz dać wszystkim tarczę, prawda? Ano możesz. Ano możesz. I tak zrób. Wszystko to dobre wymaga czasu. Nie podnosiłbym się. Teraz poleci kolejny ult. Dobra, ale ty MF-ka możesz znów walnąć. Dwustrzałek. 736, no nie masz szans. Nie ma najmniejszych szans, że Braum mu tyle walnie. Chyba, że użyje umiejętności, ale tu też wątpię. O kurde, on jeszcze wali tutaj to. Niedobrze. Ale i tak go zabiliśmy, dobra. To luz. To luzik. No dobra, spróbujmy to. Zestarzeje. I ładnie. Wiatr we mnie drzemie. Dobra, udało nam się to przejść. Tyle tych mobów było, że o matko. Oaku i Urfson. 4 z 4. Oaku, muszę przyznać, że cenię sobie towarzystwo twojego przyrodniego brata Ursona. Ma bardzo zabawny akcent, więc nie zamierzam wytykać mu małżeństwa z Amoko. Ha! Tak rzeczy samej okazał się bardzo przydatny. Jednak nie posiadł jeszcze tajemnej wiedzy. Przyznaję, w wodzie radzi sobie wyśmienicie. Nocne morze i jego lodowata toń nie robią na nim wrażenia. Co prawda jest niewykształcony, ale nadrabia ciężką pracą i siłą ducha. Dopilnuję, aby otrzymał odpowiednią edukację, jednak najpierw pomoże mi w przygotowaniu pól na obsianie. Powiedz Amoko, że jej mąż zostanie tu zaakceptowany. Kto wie, może z czasem będzie mógł udać się do buru. Co się tyczy mojej siostry, wybacz, Ołku, ale nie chcę z tobą rozmawiać i nie przyjmuję od ciebie listów. Aegolo. Dobra, wytępiliśmy album. Kurde, skarbu zapomniał. Kryształowa pawęż, plemienna zbroja, pradawny pryzmat. No dobra, wywalmy te pająki tutaj. Może jakiś achievement będzie, ale niestety nie. Liczyłem na coś lepszego. No i jesteśmy w miejscu, gdzie powinniśmy być. Mamy nową rozmowę w ogóle. Na tle bezkresnego morza spoczywa starożytne kowadło buru. Na jego przodzie znajduje się ciąg symboli otaczający małe koliste żłobienia. Czytaj symbole. Na symbolu napisano: udaj się na szczyt góry, aby odnaleźć tajemnicę zmiany wiatrów. Niechaj błogosławieństwo wiatru oczyści twą duszę i pozwoli zdobyć talizman. Tylko wtedy na Kakaborosa uzna cię za godnego świętego kowadła. O kurde. Gdzie tu może być jakaś góra? Chyba wiem. Tam, gdzie jest ta zagadka. Tam, gdzie jest ta zagadka. Ale to właśnie, to bez problemu teraz możemy iść się odczytać. Wybierz członków drużyny. Dobra, bez MF-ki na razie.
Niech będzie to w ten sposób zrobione. Niech stracę. Dawno nie było cię u nas, Ilaoi, co? Dawno cię tutaj nie było. Idziesz z tym ogonem, jak nie wiem. Jeszcze nie musimy już tego robić. Tam w ogóle się chyba trochę światło zbugowało. Jest jakie to mozolne. Na górę. I odczytajmy te cholerne symbole, co wy na to? Bu, nie ma mnie tu. Aha. A, chowanego, o kurde. Odwróć się. Nie idź tu. Odwróć się. Nie w tą stronę. Aha, o kurde, nie. Tyk, nie ma mnie. Idź, powoli. Czy symbole na tym przedmiocie zapisane w języku buru? Glifami zapisano swego rodzaju modlitwę lub mantrę. Siedlisko wiatru, kropielnica jego błogosławieństw. Obdasz siłą tych, którzy uznają twe zmiany, widząc wichrem targane fale. No dobra. Wiatr jest w tą stronę. Nie da się tego przełączyć. No i co? One kręcą się w tą samą stronę. I rozumiem, iż musimy to w odpowiedniej kolejności włączyć. Ha, o kurde! Pochliku! Napis na kamieniu głosi: czyste wichry zmieniają kierunek z północy na zachód, z zachodu na wschód i ze wschodu na południe. Tylko ten, kto pogodzi się ze zmianą, może otrzymać błogosławieństwo. Czyli tak, północ, zachód, wschód i południe. Czyli taka błyskawica. Cyk. Nie ma mnie tu! O kurde jestem! Nie ma mnie tu! Już zapomniałem. Tak. No, skończ to się kręcić. Tak. I tak. Wow, jest skarb. Ta kula jest czystego wiatru. Wyczuwam niespokojną energię zamkniętą w środku. Czuję tę moc. Jest też sakwa z nasionami klonu, nasyconymi mocą wiatrów. Mogłem się domyślić. Nie ma cię od tak dawna, a ja muszę się od ciebie jeszcze tyle nauczyć, Souma. Dziękuję. Nasiona? Tak, nasiona klonu. Mój brat dał mi takie nasiona, kiedy byłem młody, a później Talii dostała je ode mnie. W mojej szkole nasiona symbolizowały cierpliwość. Talia, dobra, nieważne. Talia to jest kolejny czempion z Ligi Legend. Nie ma mnie tu! Odpuść mi, dziękuję. Dobra, wracamy tam, gdzie byliśmy, żeby zdobyć tę moc. Śpiewałem piosenkę. Mam tę moc. Od nowa. No weźcie sobie jaj, nie róbcie. No dobra, jestem sorry against on. Ale nie chciałem robić tego od nowa. I raz. I dwa. I 3. I teraz powinno być Ctrl 6. Czemu się tego nie da zrobić? Nie da się tego zrobić, szkoda. Powinna być taka ikonka teraz w masterii. Jak to wiosło bywa. Dobra, mamy to, co chcieliśmy. Odblokowaliśmy kuźnię?
Przywróć błogosławieństwo wiatru. Powietrze wokół kowadła wiruje od wyzwolonego wiatru. Kowadło jest aktywne i gotowe do użycia. Czym ty jesteś i czemu ja cię nie mogę teraz użyć? No, skoro jest... I my coś odblokowaliśmy. Ekwipunek. Nie. Czy ja czegoś nie rozumiem? Tak. Ale nie wiem czego. Nie mam pojęcia czego. Iloi, dziękujemy ci za tą czytaneczkę. Jasło niestety jeszcze musi być. Nie no, serio, nie wiem co, czego raczej nie rozumiem. Tak samo było z tamtym ołtarzem na początku. Nie powinno mnie tu być. Coś tu nie gra. To nie prądy do mnie przemawiają, tylko moje błędy? Yasuo? Naszą siłą jest parcie naprzód. Stoisz ogarnięty strachem. Jesteś niegodny swej siły. Wiatr się mnie słucha. Wiatr ci współczuje. Nie znosi marazmu i wahania. Kim jesteś? Tym, kim muszę być. Tym, kogo się obawiasz. Tylko nie znowu. Nie, bracie. Jone, nic nie rozumiesz. Masz rację, nie rozumiem. No nie mówcie. Ktoś wie, co tu się dzieje? To miejsce żywi się strachem. Wiatr jest tu niczym wolne nici czasu. A mniej filozoficznie? Yasuo dopadła jego przeszłość. Znowu. Walczymy z Yon. On ma 20 tysięcy HP, kurde, ja nie mam życia. Gro, proszę nie. Co ty masz w ogóle za perki? Odporność na ogłuszenia, waleczna postawa. Zmniejsza wszystkie otrzymywane obrażenia o 80%. Efekt znika po otrzymaniu trwania przygotowane nawałnicą. Podmuch wiatru zwiększa szybkość o 20%, gdy podmuch wiatru jest aktywny. Wędrówka wiatru Yasuo zwiększa szybkość o dodatkowe 40%, a medytacja Yasuo przywraca 20% maksymalnego zdrowia. Dobra, widzę, że troszeczkę się nasi tutaj twórcy z Riot Forge nie postarali, bo zapomnieli zmienić nazwy w podmuchu wiatru. Dodali mu tylko umiejętności. Oj, burza ostrzy. Uderza 3 razy, zadając nieuchronne obrażenia równe 15% maksymalnego zdrowia. To jest fajne. I demoniczny powiew zadaje nieuchronne obrażenia równe 40% maksymalnego zdrowia. Obrażenia są negowane, jeśli ściana wichru jest aktywna. Czyli będziemy musieli się bawić ścianą wiatru. Poli, mori, guacanoli. My go nie ubijemy. Nie ma takiej opcji. Tam powinna być nawałnica stali walnięta, tak? Przygotowaną nawałnicą. Nawałnica to była chyba... Tutaj jego. Przygotowana nawałnica. Następna nadchodząca burza lub szalejąca wichura nie będzie miała kosztu many, tak? To jest ten jego perk. Jesteś w gotowości? Zaboli. Pudło, uff. No, w końcu normalne DPS-y. O kurde, ile mu krwawienia weszło. Łohohoho, Yasuo. Dobra. Ściana wiatru! Niestety to nie pomogło. Niestety to nie pomogło. Nie no dobra, walimy jeszcze raz.
Kurde, on tu krwawy nie zadaje DPS piękne. Co on może teraz użyć? Czy on ma jakieś tutaj... Nie ma tutaj demoniczny powiew. Pytanie, czy to będzie jakiś taki napis, że on używa tego powiewu? Chyba tak. Czemu mamy taką tarczkę? Stop. Możemy znów tego użyć. Nawet użyję alej mocy. Ej, no my nic nie dostajemy. Fajnie, fajnie, nie powiem. Teraz jeszcze ulcik poleci. Kurde, co ja mam takiego? Czy to jest w perkach? Czemu on ma 1304 tarczy? Nie rozumiem tego. Zemsta! Rozwalaj tego Jona po raz drugi. To go zabolało. No ale serio, my nie powinniśmy zdobyć tu ani jednego PD. Zakończ to tak jak niegdyś. Nie. Nie tym razem. Przyjmuję moje błędy. Oraz błędy innych. Krocz zatem ku swemu przeznaczeniu. Znów musiałeś dokonać wyboru? Tak. Mierzyłem się już z bratem. Zawsze towarzyszyły temu gniew. Zamęt. I w końcu żal. Teraz jesteś spokojny. Cóż, to było dużo wrażeń. Wracajmy do statku. Załoga powinna już kończyć łatanie naszej panny. Yasuo, cieszę się, że udało ci się stawić czoła przeszłości. Jestem twoim dłużnikiem. Gdyby nie ta wyprawa, wciąż byłbym zagubiony, samotny. Przebyliśmy długą drogę, ale walka ze zniszczonym królem dopiero się rozpoczyna. Bez względu na to, co się stanie, nie opuszczę cię, póki nie odnajdziesz tego, czego szukasz. Dałem słowo. Zione, ciągnęło się za mną życie pełne żalu. Za tobą jest go jeszcze więcej. Nauczyłem się, by iść przed siebie. Pytanie brzmi, jak to osiągnąć? Bez szkody dla większego zadania. Myślałam, że muszę poznać swoją przeszłość, żeby poznać siebie. A teraz wydaje się to takie nieistotne. Wiem tylko, że Bilgewater nie może podzielić losu Błogosławionych Wysp. Wierzę, że wspólnie to powstrzymamy. Tak. Razem. Statek wygląda na gotowy. Jeśli wypłyniemy szybko i nie będziemy mieć więcej niespodzianek, powinniśmy być w Bilgewater przed zniszczonym królem. Prowadź, pani kapitan! I to mi się właśnie podoba. Dobra, moi kochani, ale tą wyprawę już niestety zobaczymy w następnym odcinku, ale tu jeszcze... A dobra, zrobię to dla was, trudno. Znaczy... O, czekajcie. Czy to będzie jakiś skarb? Ano jest. Ostatni bastion przywódcy klanu. Co to jest?
I co to były za śmiechy? Tu jest jeszcze czytanka. Ze słońca Shurimy. Kroczenie tą ścieżką było błędem. Zaczęło się od zwykłego wyboru. Od chwili słabości, gdy władzę przejęła chciwość. Ten talizman nie był mi potrzebny, ale obłonęła mną pogoń za szczęściem. Nasza wioska potrzebowała lepszych plonów i więcej pieniędzy. Z dnia na dzień staliśmy się bogaci. Mieliśmy wszystko, czego nam było potrzeba. Zdawało mi się, że na tym się skończy, ale wciąż było mi mało. Lepsze ubrania, nowe domy, lepsi przyjaciele. A on wrócił i był gotów obiecać mi wszystko. Gdy spotkaliśmy się po raz ostatni, powiedział, że będzie w Bridgewater. Jestem tak daleko od domu. Brakuje mi ciepłego piasku pod stopami. Nie powinno mnie tu być. Tutejsi prędzej obedrą mnie ze skóry, niż podadzą pomocną dłoń. Czuję jego obecność. Wszędzie widzę jego twarz. Rzeczny król. Mam się z nim spotkać tej nocy. Nie zatrzymam się. Chcę więcej. Nie, ja potrzebuję więcej. I tylko on może mi pomóc. Czyli tutaj mamy opowieść o Tachmie. Tachm Kenchu, rzecznym królu. Dobra, moi drodzy, ale to już koniec na ten odcinek. Niestety, pół godzinki minęło. Tak więc, kochani, widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Dzięki wielkie, grał dla Was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.